Na odcinku znowu. No. No niestety. Pyk! Co ty zrobiłeś? Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł Zdomiecki oraz Bert. Siema. I dzisiaj, moi drodzy, jestem prezesem, to są moi współpracownicy. Tak. Tak, moi bodyguardy. Bodyguardy. W sumie czekaj, nie. Berber bodyguard i maskotka szopskie. Maskotka, dzięki. Taki wiszący do dobrze, wsiadam, do, taka, wsiadam do swojego super nowego, wypasionego auta. No bo trzeba mieć nowe auto, oczywiście, zanim się pojedzie na jakąś misję. No ja muszę. Standardowo. Okej. Okay. Zadania VIP-a, proszę bardzo, już tutaj biorę. No, jak jeździ? Zarysujesz mi to! Wąchaj spaliny, dziadu! Dobra, odzyskanie imienia zaczniemy. Co ty robisz? No, posterunek bezpłci. Co mam pierwsze? Pyk. Dobra, jedziemy. Musimy odzyskać samochody. Albo coś. Dobrze. Tylko jedź bezpiecznie, nie zarysuj mi auta, bo jest nówka sztuka, nie śmigany, a wiesz, oszczędzałem na ubezpieczeniu. Ja w życiu nie zarysuję tego auta, jestem idealnym kierowcą. Nie kupiłeś AC? Nie, żartuję, jak kupiłem to automatycznie mam AC. Jestem stworzony OC, AC, QC, WC. QC i WC, no. No, wszystko mam. QC i WC. Wszystko jest. Uj, okay. Ostrożnie, ostrożnie, dobra. Poczekaj, Berbernik dojedzie, no potrzebujemy przemocy. Aha, tu musimy w ogóle, a myśmy daleko się jedziemy. Tak, no musimy na komisariacie, myśmy tego chyba nigdy nie robili w sumie. Nie, tego jeszcze nie robiliśmy na pewno. Nie, wydaje mi się, chyba nigdy nie robiliśmy na odcinku musimy czegoś tak takiego. Musimy po cichu wejść. Dobra. Po cichu mówisz? No! No wiem, właśnie widziałem. Nie, dobra, weźmy coś, jakiś karabin czy coś. I starajmy się na cicho, tak? Dobra. Załóżcie tu miki. Nie, patrz, tutaj ogólnie jest ten, drabinka, zobacz. Z tej strony. Może, tam jest jedno auto. Patrz, tutaj. A drugie jest na wprost tam ogólnie. Czemu ty zemdlałeś? A no bo tu jest takie przejście. Ej, też zemdlałem. Ej, spadłem! Paweł umarł. Okej, słuchajcie, to nie jest bezpieczne miejsce do schodzenia. Absolutnie. Dobra, idę jeszcze raz. Dodałem, bo jestem przy aucie już. Co? To czekaj. Jak tam jest? Nikt nie goni, to dziwne. No bo to... W nocy jest, śpią przecież wszyscy. Hop! Pączku się najedli i śpią. O, tutaj ktoś chyba spadł, ewidentnie. No ja tam spadłem blisko też. Twoje. Dobra. Ty tam spadłeś, Paweł. To jest auto? O, dobra. Twoje truchło tam leży. Dobra. O, jakie fajna fury! No fajna fura. Dobra, wsiadaj, bądź kierowcą. Berbe, wsiadasz? Przecież ja to auto zniszczę. Cztery gwiazdki od razu! Ile? Dostarcz... Nieźle! Dobra. Wyjadę? Tak, proszę. Okej. Okay. Cztery gwiazdki, boję. Ja cię kręcę. 8 kilometrów mam przejechać teraz tym. Co?! 8 kilometrów takim... Podejrzewam, ja że pewnie najpierw... I tak musimy gliny zgubić pewnie. Wiesz co, ja zadzwonię jako prezes do Lestera. A zapyta się wujka, może... Zapytam się wujka Lestera, czy będzie taki miły. No, i nam pomoże to... delikatnie. Tak, po cztery gwiazdki ogólnie ciężko zgubić. No. Ale jeszcze trudniej zgubić dwie. Jeszcze trudniej zgubić 19. Dobra, niestety, ale się nie da. O nie! Skie, nie masz innego wyjścia, musisz zgubić. Muszę sam siebie was zgubić teraz. Zgub się. Ej, problem jest taki, że ja mam strasznie auto takie, które w ogóle tak? ma szybę większą niż tylna klapa. Ja się pochylę ogólnie. To samo auto chyba mamy. Nie, mamy trochę inne chyba. Tak? No skie, jak ty jeździsz, łopił się! Idealnie jeżdżę, cicho być! Co za typ! Nie stresuj kierowcy, bo uciekamy stąd. No. Nie ma tak strzelać tylko... do człowieka, bo... Słuchaj, jedna rzecz, to te auto chyba może być nieopancerzone, więc nie wiem, jak będzie działało, no... Uderzenie o dach. Nie, to tylko dron jakiś leci, pan. Oj, strzelają! No strzelają do nas, nie widzisz? No widzę, nawet poczułem na twarzy pocisk! A gdzie wy jesteście w ogóle? W Bieszczadach. Dałaby się pomóc. Ja proponuję, wiesz co, może pojeść te 6 km tam do tego, bo zanim to jedziemy, to i tak możemy ich zgubić w międzyczasie. Dobrze, śmigam. Umieram. No nie umieraj, Berber! Nie no, Berber, tak nie wolno. Nie zgadzam. No Berber, proszę wrócić do żywych! Nie, tu jest mur. Nie za to ci płacę! No. Ja to czemu dalej mnie goni policja, jak umarłem? No to jest takie dziwne. No bo masz ten misję odpaloną. Skie, normalnie! Pochyl głowę! No, tak, no pochylam, ale, no przecież! Ale po tym, jak umrzesz, to chyba powinieneś mieć wolność. Boże, ty wiesz... Jesteś bez winy wtedy chyba, nie? Tak może być chyba. Zapłaciłeś śmierć. Ty zawsze to... jesteś winny, Bert. Ta, tak, bo ja zawsze ten zły jestem. Oczywiście. No tak! Dobra. Ty jesteś ogólnie ten... Skie, proszę wrócić tu na dole, masz chyba, możesz mu wjechać na asfalt. Tylko się rozpędź. Boże, to auto nie jest... O, patrz tu, pięknie!
No. Ej, Boże, idealne dobrze, a teraz szybciutko. Dobrze, dali temu złomowi kuloodporne opony, bo to była jakaś masakra. No ogólnie ja ci powiem, że ja nie wiem, czy w ogóle dojedziemy, bo przecież normalnie skie to tak jedzie, że... Idealnie, masakra. Skie, muszę ci potrącić z pensji, ewidentnie. Ale za co? Za brawurową jazdę? A jako, że ci nie płacę w ogóle, no to po prostu będziesz musiał mi zapłacić. Musisz teraz jeszcze. Tak, musisz mi zapłacić. Zapłać mi. No. Dawaj pieniądze. Ej, bo ja życia nie mam. Ja mam pełne życie, ty w ogóle tam siedzisz. Boże, normalnie. Schowaj tą głowę. No chowam właśnie, do schowka próbuję wsadzić sobie. Głowa między kolana. Chyba, ale chyba nie twoje, nie? Ty to powiedziałeś. Ty to powiedziałeś. To nie ja. Skie? Głowa między kolana, ale moje. Weź tą policję, Paweł, z głów. No właśnie, co ty robisz? Skie, no proszę cię. Berbyt, jak ci tam idzie? Zaraz musimy bardzo w Bieszczady wjechać. Ale auto ci nie zabrali, nie? No nie, ale kurde, zaraz auto to eksploduje. Ogólnie tu jest kolczatka, jak chcę zwrócić uwagę po twojej... O, dobrze, bardzo ładnie. Nie kolczatkę, no proszę cię, jestem idealnym kierowcą, pamiętaj. Jesteś maskotką nawet. Ja właśnie dyndam głową na tym, na lusterku. Co? No kurde, strzelaj. No ja ich w życiu nie zgubię, no nie ma opcji, no. Spokojnie, no, słuchajcie, dojedź... Cztery gwiazdki jest ciężko. Nie, czekaj, gdzie w ogóle mamy dostarczyć ten pojazd? Tam daleko. O, tutaj gdzieś, dobra, ale tam jest, słuchaj, to luzik, luzik. Co tam jest ciekawego? Nie wiem, jakiś piasek pewnie. Nie no, muszę wysiąść i się pozbyć. Zakopiemy się. Albo ja was zakopię tam. Masz zobaczycie. W bagażniku? Patrzcie, kotełek sobie oczywiście tutaj... O, kotełek! O, kurde! Ej, ta gra po prostu robi wszystko, żebyś nie zgubił tej policji, bo niszczysz jeden śmigłowiec i od razu zastępczy. No ale wiesz co, ja mam propos... Ale ty już jesteś na miejscu? Nie. Ja proponuję dojechać najpierw na miejsce i tam dopiero gubić. Zwykle tak lepiej to działa. Dobra. No skie, nawet wyminąć radiowozu nie umiesz, który skręca nagle. Oj tam przestań, cicho być, ty tam... Jesteś kierowcą? Cicho być. No właśnie, co jest? Nie ja jestem prezesem! Ja, oni mnie cały czas widzą, ja cię chronię, nie zginąłeś jeszcze, Berbyt już umarł, zobacz, jaka sierota z niego. Ale was jest dwóch, kurde. Ale to ja prowadzę, upośledzony Berbyt. Dobra, okej, okay. Nie mówiłem tego wcale. Pamiętaj, kto prowadzi Berbyt. Ale czekaj, na jednym z ostatnich odcinków tak było, no też. Było. No, też powiedziałem, że upośledzony Berbyt. No cóż, no nic nie poradzimy, no. Po prostu Berbyt jest słabym kierowcą, tak? I patrz, mamy dwie gwiazdki tylko. Zbiera mandaty na ulicy. I czemu dwie gwiazdki mnie ścigają teraz? Mnie też. Z czterech na dwie. Ja jestem idealnym kierowcą, tak? Mówiłem. I oni mnie w ogóle nie widzą, a dalej mnie widzą, nie? Ta gra mnie nie przestaje. Może założyłeś różowe majty i dlatego z daleka cię widać. No, możliwe. To jest ewidentnie... Nie, no ja zniszczę zaraz. Albo gorzej, on nie ma majtów w ogóle. Jak zniszczę, to cię ja zniszczę, zobaczysz. No, no traj. Ej, ogólnie jest ograniczenie czasowe, nie wiem czy zwróciliście uwagę, na dole po prawej stronie cały czas jest licznik. To 12 minut, tak, widzę. No. Ale trudne, ale słuchajcie, trudne zadanie, muszę powiedzieć. Mam nadzieję, że dostanę za to przynajmniej $1 000 000. O, dobra. Ale w realu. Co? Co się śmieszy cię to? Policja zginęła. No. Dobra, teraz uważaj, bo to auto może wybuchnąć, jak upadnie na dach, ale nie wiem. No właśnie, dlatego tak wolno staram się zjechać, wiesz? Nie upadnie. Ekstreskie jadę, więc upadnie. Ja jestem zdolny, uwierz mi. No. O, patrz tutaj, patrz, wyskoczysz prosto na budynek. Jedź tu, prosto. Prosto jedź. Gazu, czad! Gaz! Fuch, fuch, fuch! To jest rozkaz! Pyk! Jest takim autem przed policją, to jest. No widzisz? Udało się. Ale ja uciekłem, Berber, więc da się. Nawet... Ale ty masz inne auto, stary. Ale ja uciekłem, Berber. Ale Berber skie uciekł. Nie porównuj tego skilla. No. Ja uciekłem. Do tego mając jeszcze w ogóle ten... Bala z postaci Pawła. Mam ci zaraz zrobić coś? Mogłem cię wyrzucić z auta, byłoby łatwiej. Może by ciebie ścigaj tylko. Zaraz ciebie wyrzucę. Lżejsze to jest... by było auto. No właśnie, lżejsze auto by było. Dobra, weź tu dojedź. Czy mogę cię wyprosić z auta? Coś ty... Co? No w sumie ja kieruję, jakby nie patrzeć, nie? Ty piarzu, ty! No, no i co rob... Zarysowałeś no auto! Zarysowałem, tylko daj spokój. Co za łeb normalnie. Dobra, proszę delikatnie, ładnie dojechać. Tylny drzwi... błotnik odpada, szyby powybijane, dziury w dachu. Wszędzie, dziury są wszędzie, to jest po prostu wersja szwajcarska. Tak. No. Tutaj trzeba gdzieś, poczekaj, ostrożnie, tu jest wody wybuchowe chyba. Okej, okay, ready. No i elegancko. Dobrze. Jaki ja jestem w ogóle cudowny. Dobra, gdzie ten Berbyt, ja się pytam? No pomóżcie mi, kurde, no. Dobra, to chodź, czekaj, idziemy Berbertowi pomóc. Jesteś? Czekaj, gdzie w ogóle Berber pojechał? Gdzie Berber jest? Jego w ogóle na mapie nie widzę. To słoty głupie, kurde, no. Zwisające na bokach, no. Ja go w ogóle na mapie nie widzę.
On zginął! Zginął znowu! Który raz? Przyznaj się, który raz zginąłeś? Drugi. A tu jesteś dobra, nie sprawdza. Dobra, Berbet już jest blisko. Także chodź idziemy mu pomóc. Weźcie te słoty ze mnie, kurde, te zwisające ludziki. Proszę, gdzie strzelasz w twarz, typie? To był przypadek. No. Biegnę pomóc Berbetowi. Prezes, proszę tutaj. Dawaj, pojazdy, prezes. Zamówię nam tutaj limuzynę z wieżyczką. O, idealnie. Dobra, i za tobą. Idealnie zamówiona auto. No nie? Pojazdy prezesowskie są bardzo szybko dostarczane. Ale dostawał błyskawiczne. Dobrze, wsiadamy. Musimy ratować naszego członka ekipy. Dobra, ja wsiadam na dziurę. Wychylił się. Chodź, pomożemy Berbertowi. Trzeba mu tam zrobić dobrze. Please, I'm poor, please. W sensie, żeby dojechał. No w sensie rozwalić tego, co tam... No, też, ale to później. To mówiliście? Dobra, jedź tam. Daleko? Nie, tu jest kawałek od nas. Dobra, chyba dojeżdżamy do niego. Berber, chodź! Już zacznij strzelać profilaktycznie. Dobra! O, dobra, zgubiłem. W końcu. Ej, to nie strzelaj, Paweł! To było wszystko oskryptowane. Czemu? Chyba. Nie dało się ich wcześniej zgubić. Aha. No to na bank to jest oskryptowane. Poczekać, aż dwie gwiazdki będą i... Co ty masz za auto? Co to za auto wziąłeś faktycznie? Mówię, no jakiś, kurde, jakiś syf totalny w ogóle. Co? Dobra, jedź tam. Czyby to większe niż kurde karoseria całego auta. Ty masz drzwi w ogóle. Patrz, petardy puszczam! Fajerwerki, nowy rok. Tak, zwołaj na mnie policję znowu, dzięki. Patrzcie, tam jest! Bert, tam jest! Szybko! Zaraz mu przypadkiem rozwali auto i będzie po misji. Nie, no zobacz, co ty. To będzie Pawła wina wtedy. No tak, oczywiście. Moja wina, absolutnie. I co się tam stało? W ogóle, co? Auto w ogóle wyciało w powietrze. No, czemu ty, co tu się dzieje w ogóle? O Jezu. Czemu tu ciężarówka jest na dachu? Nie wiem. I czemu tam te ciężarówki robią taką... Co tu się dzieje? Ta gra wariuje po prostu. Ostatnio tak. Ostatnio faktycznie są jakieś problemy z tym... z grą. No skie, no ale... No widzisz, mieści inną. O, chcesz. Elegancko, patrz, co? Dostarczy o wartość... 25 tysięcy? 25 tysięcy dostałem, a za wezwanie auta z wieżyczką zapłacimy 20! Zwróciło ci się. No, 5 tysięcy do przodu jestem. Co wy robicie? Idealny deal. Ogólnie kwestia jest taka, że jest teraz 10 minut opóźnienia. Nie można wejść kolejnej misji, więc widzimy się za chwilę. Dobra. Dobra, moi drodzy, minęło 10 minut. Dosłownie. No, idealnie. Więc... Ej, Bebe, staję ci. Na odcinku znowu. No. No niestety. Pyk! Co ty zrobiłeś? Weź go. Ty, za co ci płacę, no? Skrzywdziłeś mnie. To robimy, tak? No. Ty nie trafiłeś mnie. Proszę tutaj prowadzić moje super auto, no przecież sam nie będę prowadził. No, jestem prezesem, tak nie wolno. Jestem idealnym kierowcą. Dobra, prezes, proszę bardzo, zadania to VIP-a. Mamy to robić ukradnij broń, czy nie? Nie, czekaj, żadne ukradnij broń. A on mi auto? Zrobimy, czekaj, strzeżoną paczkę. Poczekaj. Obóz Fort Zancudo. O, Fort Zancudo będzie spoko. Z mojej głowy. Czy lotnisko, co robimy? Lotnisko jest bliżej chyba, nie? Lotnisko, no. Dobra, pyk. Poczekaj chwilę, no nie powiedziałem, że odblokowuje, nie? No, oddaj mi dostęp. Znajomi, proszę bardzo. O, dobra, weź proszę. Przejmij walizkę i dostarczymy do punktu dostawy. O Jezu, ty auto rzuca. Boże, no skie, no proszę cię, to... Tylko nie uszkodź tego auta. W życiu. No co za... Oj, masz OCR i AC w tutaj. Ale jest, ale zobacz, jak jest opancerzone. To się wyklepie. Nawet ryski nie ma. Zaraz będą ryski na nie, zobaczysz. Jedź, tam trzeba dogonić Berta, zobacz jak pocisną do przodu jeden łobos. Nie, tam proszę cię, już właśnie... O, lepiej. Widzisz, patrz. To jest właśnie kierowca Berbert, widzisz? O, zatrzymał się na światłach. Dosłownie się na światłach zatrzymał. Przywalił w światła. Nawet podskoczył specjalnie. No, dobra. To za to ci nie potrącę, bardzo fajne to było, podobało mi się. A, no i co, można. Nie wiem, czy akurat ten jest ok. No, ale dobra. Bo to pewnie dołem będzie trzeba. Tam się zeskoczy. Okej. Okay. Dobra, tutaj zjazd, prawo, no wiem, prawo. Zrzutka na dół. Proszę pieniądze. Dobrze. Jedziemy na lotnisko, tam jakaś... Walizka jest oznaczona na radarze jako walizka. Nie spodziewałbym się. Jako czerwona walizka jest oznaczony. Widzieliście? Nikt tego nie zauważył. Ja tam nie wjeżdżę, bo tam będzie na bank duża ilość ludziów. A ja tam wjadę.
Także, idealnie. Nie, poczekaj, ja sobie wysiądę na wszelki wypadek. To wysiadaj. Profilaktycznie wezmę snajperkę. No co ty robisz? Co wy robicie? Wbijamy w nich! Jak on przejął walizkę, jak nie wysiadł? Dobra, czekaj, weźmy Tytana! Tytanem odlecimy! Kto pilotuje? Skie, nie? Co? No dobra. No dobra, to Bert. Ja pilotuję. Ja? Dobra, Skie jest najlepszy w tym wszystkim. Dobra, wchodzimy. Dobra, to lecimy. Jak daleko jest ta walizka do dostarczenia? Nie wiem, nie patrzyłem. Standardowo prawie na koniec mapy, czyli w połowie. Dobra. Tylko zahaczy skrzydłem, bo tam... Połujemy. Uważaj, śmigłowiec. Auto. Dobra, wyżej. Pompa w górę! Płonie wszystko! No i co z tego? Jedź w górę! Nie mogę do góry podnieść nas! Co? Dobra, ewakuacja! Ewakuacja, szybko! Wysiadamy szybko! Wyłaź, uciekaj! Uciekaj, Kitlik! Dawaj, dobra. Jakieś inne! Dawaj, Boże, no Skie, no... No, żeś Skie zrobił! Ten. Mówiłeś, że najlepsze Skie, nie? Daleko... Ale co ja? Przecież tam ktoś no stary... mi w ten! Ile leciałeś? Zero! Ile jechałeś? Ja prowadzę Berber! Co? No właśnie, Skie prowadzi! Ja tak, Skie! Ja pilotuję! Daj Skie prowadzić! To jest... Okraje nas! To jest bardzo istotne dla... Tak, to jest bardzo istotne. Dla powodzenia tej misji! Na dwa, ja wam nie... Nie, w żaden wypadku chodź tutaj! Bo ci nie zapo... Wracaj tu! Panie Berber, proszę wracaj! Się. No wsiadaj! Wracaj! Powiedziałem! Rozkaz! Co on dalej leci? Jak ja zginę, to walizka przepadnie. A, no dobra, przekonałeś mnie. Wsiadaj! Proszę wsiadać, bo tutaj Skie jest lepszym... Policja, wsiadajcie! Proszę Skie jest najlepszy w tym. Zobacz, patrz jak pięknie leci. Patrz. Co? Boże. No dajcie mi do góry się podnieść! Chłopie! Już to widzę, jak my dolecimy tam, kurde, z takimi... Nie no, elegancko. Słuchajcie, wszyscy w komentarzach piszecie, Skie najlepszy kierowca i najlepszy samolocista. No bo nie pilot, nie? Samolocista. Nie pilot. Dokładnie. Nie strzelaj do nas, znaczy z nas. Czemu? Bo się boję. Sakra. Dobra. I tak tam silnik dymi. No właśnie, i dlatego obawiam no. się, że możemy nie dolecieć. Nie, ja dolecimy luzik. Znaczy ja nawet z płonącym jestem w stanie polecieć. Znaczy wiesz, tu jest kłopot taki, że jak silniki wszystkie wysiądą, to jesteś szybowcem, no. Tak, nie ma problemu. W górę, żebyśmy byli jak najwyżej. Dlatego jak jeden silnik płonie, to jest spoko. Jak... Jeden może płonąć. Tak, jasne. Znaczy wiecie, samoloty są konstruowane tak, żeby dały radę na jednym silniku polecieć. No. To po co im dwa w takim razie? No właśnie. Redukcja. Zużywają większej ilości paliwa. Dokładnie. Montujcie jeden silnik w takim razie. No i jedno skrzydło. Jedno skrzydło, no właśnie. Dokładnie. W ogóle po co pilota w ogóle dawać? Leci jakieś dziecko z Game Boy, ja bym napał. Co? Ej, dobra, to chyba tu na dole jest gdzieś. Pod nami, tak. Dobra, będziesz lądować Skie, czy wylepiej? Skaczemy. Na pewno? A nie chcesz wylądować? Okej. Okay. No dobra, to wysiadamy. Hop! Wow, prawie mnie skrzydłem rozwalił. Lądujemy! Dobra. Gdzie ta walizka? Tutaj gdzieś? Gdzie to trzeba dać? Tu? Trzeba? Ten? O, widzę domek! Czekaj, zaraz tam wlecę. No tu gdzieś chyba. Tak, jest tam chałupa. Udało mu się dostarczyć walizkę. Tu starczył walizkę, dobra. O, no poszło, kurde. Prezes wylądował. To mnie ściga policja? Nie. Wszystkie. Nie, już nie ściga nas, patrz. No. A to tylko mnie ścigają. Mnie ściga. Oskubańce. Ciebie ściga? Ewakuacja! O nie, to najgorzej. Jest problem, nie mogę wyjść z organizacji. Co? Berber, wyjdź z organizacji! To musiałeś wyjść. No bo, o! Pozbądźmy się Berta! No kurde. Dobrze! Już ci policja nie ściga. O nie, czekaj, potknąłem się. Aż klękłem. Nie ma policji już. Nie potrąciła mnie kobieta znowu! Bo przedwczoraj był dzień kobiet. To one mają z mierzeniem. Nie wiem. Nie umieją po prostu. Nie umieją po prostu. Masakra po prostu. Dziękuję. Dobra. Czekaj. Ale były misje epickie w ogóle, teraz udało mi się polatać w ogóle i tak fajnie było. Widzisz? Gdyby nie Paweł. No. Co tam się dzieje? Niech ktoś usunie tą policję z tej gry, błagam, bo... No... Pyk! Oj! No, trafiło go przynajmniej... Jeszcze mi auto potrąciło na koniec!
Zdążyłem. Masakra, słuchajcie moi drodzy. Potrącenia to jest chyba jedno z najbardziej charakterystycznych rzeczy w tym mieście, naprawdę. No, no nie? Co chwilę to się może potrącić. Dokładnie. Dobra, więc słuchajcie, napiszcie koniecznie w komentarzach, czy mamy częściej robić takie misje prezesa, VIP-a. Oj. My jesteśmy za. No, to mnie strzelasz. Kto? No Paweł. Nie, ja nie strzelam. Mnie tam nie ma. Nie, w ogóle. Za to... Kto do mnie sypie? Bert. Jaki drań? Jak widziałem jakąś kulę koło mojego przelatującą. To? Nawet jeżeli chodzi, kule. Dobra, ja uciekam. Tak mi... I tym samym trzymaj, co zakończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos. Na razie, siema, cześć! Papa! Pa. Pokaż się, gdzie ty jesteś. Kotek mówi papa! Pokaż draju swoją Kotek mówi papa, powiedział! Mordkę chyba chciałeś powiedzieć. Gdzie jesteś? Nie zdążyłeś. Rozwal go, Bert! No nie, kurde, nie... Pięknie. Celowałem.